Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Kuba i witam was w pierwszym odcinku z Freaky Mona. Tak, bo ogólnie seria, która, znaczy pierwszy odcinek, który był z Pixelmonów, ogólnie on nie był na moim własnym launcherze, czyli na launcherze po prostu pobranym z Pixelmon Generation. On był po prostu z Freaky Mona, ale jak widzicie tutaj nie ma żadnych opcji, żeby był single player, dlatego robimy serię z multiplayera. Zaczynamy nową serię. Także widzimy się zaraz, jak ja już się zaloguję i widzę, że coś się chciało. No bywa. Okej, okay. Chyba się już odcięło. Także widzimy się zaraz. Ja już się zarejestruję, także widzimy się już zaraz. Dobra, słuchajcie, bo ja tu ogólnie nie mam VIP-a ani nic. Kurde, skina też nie mam, to w następnym odcinku już postaram się o skina. Bo tutaj jest łatwo zrobić, także ja poczekam, aż zwolni się miejsce. I będziemy się już widzieć na serwerze. Także, tak jak mówiłem, widzimy się już zaraz. Dobra, w końcu udało mi się zalogować, znaczy dołączyć do serwera. No i mamy wybór startera, czyli największa zagadka, znaczy po prostu nie wiem co wziąć. Też nie, bo ja już sobie to ustawiłem przed odcinkiem, wiem co wziąć. Liten! Tak, bierzemy Litena. I teraz proszę Adamant, proszę Adamant. Nie chcę Adamanta na nim. Gentle się chyba czyta, nie wiem. Ale jesteśmy na serwerze. W ogóle sobie kit wezmę. Kit trener, bo ja ogólnie mam swoje własne konto, na którym się nazywam Kapitan Kluska i tam gram prywatnie. A tutaj się ogólnie nazywam Kluskolata TV, jeżeli chcielibyście mnie spotkać. A raczej chodzi o... jeżeli chcielibyście mnie spotkać, a to jest za jakiś hajs, czy... Nie, to nie jest za hajs, ale super! Nie widziałem, czy to jest mógł Relainer. Także czekajcie, bo ja mam mam czat wyłączony, także lecimy sobie. Przepraszam was za lagi, ale to będą lagi chwilowe, tylko tutaj na spawnie. Chyba. Przepraszam was, mam trochę chory, ale tylko trochę przyziębiony jestem. Tam kadar, kaszel, takie typowe dla mnie. Ogólnie tutaj mamy też różne sklepiki. I to się najbardziej opłaca, bo za jednego kryształa, które są dosyć popularne, dostaje się 4 żelazne monety. To jest opłacalne. A, i w ogóle. Weźmy sobie tego questa. Nie będę tego czytał. Ale musimy wziąć mapę, w ogóle nie wiem dlaczego tam to nie działa. Nieważne, czekajcie. Stawię na ten czas na krótką, żeby było mniej lagów. I jeżeli tutaj taki tutorial, a ja już jeżeli oglądacie Huntera, to wiecie jak tu dojść chyba. No i tak, jeżeli chcecie właśnie tego questa z Ugandą na krót. O, też się wyłączył. To idziemy, jesteśmy na spawnie, tu jest ten quest. To teraz idziemy tutaj. Do tego domku. I w tym domku jest królowa. I od niej bierzemy. Teraz musimy mieć czapkę i kurtkę Teamu Aqua. A żeby to mieć, z tego co pamiętam, trzeba mieć jak to się... Sapphire. Szafir. Nie wiem jak to jest po polsku. Szafir? Nie, chyba nie szafir. Nie wiem, ale po prostu musimy mieć, tak jak robimy normalne hełmy i zbroje w normalnym Minecraftie, to tak musimy mieć, tylko że z Sapphire'u. Wood mail. A i to się da sprzedać chyba? Znaczy wiem, że maile się da sprzedać, ale czy te dwa akurat? Czekajcie. Wood mail. Nie. Nie da się tego sprzedać. Słabo. Nie, dobra. Zostawiamy sobie jednego na pamiątkę, że to będzie taki pierwszy item, a my już tutaj polecimy. O, dobra. Mamy jakiś... Tylko jesteśmy w jaskini. Tak średnim. No i nie wiem, jak się teraz wydostanę, bo nie mam nic. Tu jest coś, ale to nie jest... To jest silikon chyba. Tak, silikon. To jest ametyst. Chyba. To też jest nam potrzebne dosyć. Z tego, o, węgiel, kurde, fajna jaskinia tutaj jest. Bo chyba tutaj, znaczy był tu ktoś, bo były z tego co pamiętam pochodnie. Ale i tak musimy się stąd cofnąć, nie, czekajcie, muszę na spawna wracać. Bo tu nie ma nic ciekawego.
jak mówiłem, czat mam ustawiony na tylko komendy, więc nie widać innych, tych co to piszą, bo po prostu mi się to nie opłaca. Dzięki za patyka. Dziękuję. No. dobra, no to lecimy. Co? Co jest gym? Ogłoszenia. A, dobra, to już czytałem sobie, ale ogłoszenia. Dobra, nie, tutaj ja wszystko czytałem, ale jeżeli chcecie sobie to przeczytać, no to, sami musicie w to zagrać. Dobra, mamy jakiś lodowy biom, znaczy jakiś taki, jak to się nazywa? To jest Cold Taiga, czyli zimna taiga. No i tutaj powinny być jakieś fajne pokemony, ale ja bym chciał coś lodowego. Coś lodowego by mi się przydało, w sensie do ubicia. Bo i ten piąty level to tak średnio na jakieś silniejsze boksy. Ale musimy sobie drewno narąbać trochę. No bo, wiecie no. Kilo też będzie potrzebne, ale ja robię cięcie i widzimy się zaraz. Dobra, już jestem po przerwie. Możemy ciąć dalej drewno. Dobra. Myślę, że jak to zetniemy, to już nam wystarczy. Dobra. Dobra, to ja sobie teraz crafting zrobię. Jeszcze patyki. O tak, dobra. Dobra. Możemy już iść. Bo podstawowe takie itemki mogą się przydać, jakbym w jakiejś kopalni spotkał jakieś fajne rzeczy. Zawsze kilowe albo siekiera. O, to jest. Ale to już będę sobie poza odcinkiem takie rzeczy robił, albo na live'ach. Nie, możliwe, że właśnie miałam live'y. Bo ja ogólnie teraz nagrywam actionem. Też chyba tak to się czyta, ale nie mam pojęcia, no. No, nie mam pojęcia. Ale nagrywam nim i to nie jest, bo to polega na tym, że jest wersja próbna, darmowa, na której ja teraz jestem i mam jeszcze 28 dni. I później będzie jakby mi licencja zgaśniona i o, Bertik. Ale nie będę się na niego rzucał. No i po prostu już nie będę mógł nagrywać, bo bym musiał zapłacić, ale to mi się nie opłaca płacić za to, bo i tak nie mam żadnego przyrostu, ja nie mam włączonego zarabiania na filmach, ja to robię z czystej przyjemności. No i nie wiem, no może będę pewnie albo nagrywał Bandika MSW, albo po prostu, nie wiem, ale wątpię, że to wypali, po prostu będę odinstaluję sobie Actiona, pobiorę sobie go jeszcze raz. I nie wiem, czy to się zresetuje te dni i znowu będę miał 30 dni. Nie wiem. Ale ogólnie tutaj, dobra, już wracajmy do samej gry. Bo tutaj ogólnie spotykam różne fajne pokemony, Bertiki przede wszystkim. Bo już dwa spotkałem, no ale na Bertika nie będzie, na Bertika się nie będziemy rzucać. No bo na Bertika, który ma 50 któryś level, ja z Litenem na 5 to tak średnio. Jakiś Marip by się też przydał, bo Maripę też tu się rozpędza. Magnemite się tu też rozpią, z tego co mi się wydaje. Aplikorn też jest warto zbierać, bo z tego się oczywiście Pokeballer robi, jeżeli ktoś by nie wiedział. Ale myślę, że każdy wie, jeżeli ktoś, każdy kto ogląda Pixelmona. To na pewno ktoś był oczywiście, bo o tak tradycyjnie ten, żeby... No, o crafting sobie... Żeby... Zostawiać się na to, żeby się nie zgubić, tak się robi. No, nie muszę chyba mówić, nie? Dobra, ale możemy sobie render distance już włączyć większy. Bo tutaj już nie będzie lepiej. No dobra, kurde. Już nie wiem co mówić, bo tutaj się za bardzo nic nie dzieje. Co? Myślałem, że to woda będzie, no ale no spoko. A, i jeszcze taka jedna rzecz niezwiązana z Pixelmonem, że będzie kontynuacja GTA Vice City, to już na 100% jest wszystko potwierdzone, ponieważ miałem ten reset komputera, znaczy miałem taki reset, że po prostu całe wszystko, co było na dysku C, to musiało po prostu zniknąć, nie? Ale tam miałem większość gier, ale z... A nie, GTA... No właśnie to było takie dziwne, bo
I tam właśnie nie było na dysku C. Musiałem od nowa spłytę zainstalować. No i wtedy jakby wszystkie misje się zapisały. Tak samo będzie pewnie w San Andreas, bo nawet nie próbowałem instalować. Nie wiem, nie chciałem jakoś. San Andreas aż tak strasznie nie lubię. No i trójkę sobie teraz GTA 3 przechodzę prywatnie, no i też mi się misje zapisało, także jestem bardzo zadowolony, ale no to jest słabo z tymi Pokemonami. Jest Pile of Swine. No spróbujmy się do niego rzucić z Pokemonem, bo mieć mam Swine'a to tak...